Przez te trzy dni to nie tylko ich uczę nowych rzeczy, ale ich oduczam. Bo nie da się czegoś nauczyć, jeżeli, jeżeli ta szklanka jest pełna jakiegoś bullshitu i przekonań mamy, cioci, wujka i całej rodziny na flipu, którzy nigdy nie robili flipa, to trzeba tę szklankę wylać i dopiero wlać nową. Jak już mi się te 500 tysięcy miesięcznie zysku udało zrealizować, to już przestałem pisać, no bo myślę sobie, no to jest zbyt silne narzędzie i zbyt dobrze działa. Pytanie, które zapewne wszystkich nurtuje, ale nie każdy ma odwagę je zadać. Ile zarabiasz? Dzień dobry. Dziś porozmawiam z Danielem na temat fliperów, czyli osób, które kupują mieszkania w okazyjnej cenie po to, aby sprzedać je z zyskiem. Często w mediach pojawia się sporo kontrowersji na ten temat, czy słusznie o tym, na czym polega flipowanie, o przekłamaniach i nieprawdziwych opiniach na ten temat, a także o grzechach i patologiach na rynku. Opowiem właśnie Daniel Siwiec. Cześć Daniel. Cześć. Hej. Powiedz mi, na czym polega flipowanie mieszkań? Flipowanie polega na tym, że znajduje się mieszkanie, które wymaga remontu, czy ma problem techniczny, czy ma problem prawny, czy być może po prostu jest do, do przerobienia i osoba, która je posiada, nie ma na to czasu, energii, pieniędzy czasami, ani chęci nawet tego robić. I sprzedaj takim, to tak, 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 jak samochodem. Masz rozbity samochód, ale no nie masz narzędzi, wiedzy, jak go naprawić, to też go oddajesz, sprzedajesz go komuś, kto się tym zajmuje zawodowo, żeby mieć problem z głowy. I my tak samo kupujemy takie mieszkania yy, i robimy z nich pełnowartościowe mieszkania, które są już do zamieszkania, po prostu możesz wejść z kluczami, z pudełkiem i się tam wprowadzić. Mhm. Czyli taki flip polega na tym, że co, robimy taką prezentację dla klienta? Flip polega na tym, że ja jako inwestor muszę znaleźć taką, takie mieszkanie. Ono musi być jakby w często złym stanie technicznym kupione często poniżej wartości rynkowej, żeby mi się to opłacało. Wtedy biorę takie mieszkanie, remontuję je i wystawiam na rynku, i sprzedaję to mieszkanie z zyskiem. Mhm. I jak to wygląda na przestrzeni lat? Jak wyglądał twój pierwszy flip? Mhm. Mój pierwszy flip to był taki było takie mieszkanie, bo taki lifting, odmalowane, odświeżone, wyczyszczone, bo był było mieszkanie w miarę po remoncie. Ale 95% mieszkań, które kupuję, to są mieszkania, które wymagają generalnego remontu nie nadają się do mieszkania, bo tam był remont 40 lat temu. Często te sprzęty nie działają, ogrzewanie nie ma, czasem nie ma toalety do mieszkania. to jest problem, ktoś nie ma toalety, jak jest. Toalety u kiepskich trzeba zrobić nową instalację, przepompownię ścieków, żeby ktoś miał dzisiejsze, dzisiejsze standardy utrzymać. Mhm. Więc osoba, która takie mieszkanie odziedzicza, czy je kupuje, czy cokolwiek. To nie ma pojęcia, jak tak, takie coś rozwiązać, i to jest dla niej wielka zagwozdka. Mm -hmm. Co dają ci flipy? Flipy? Flipy dały mi zbudować pewien kapitał, pewien majątek i daje mi taką. Wszystkim to jest mój biznes. Coś, z czego ja żyję i na czym zarabiam. Więc to, że mogę zmieniać mieszkania, mogę dostarczyć ludziom mieszkania, które są gotowe. I rozwiązuje problem osób, które mają takie szroty, ale też i problem osób, które nie mają czasu robić samemu remonty. Więc to jest mój chleb z tego mam, prawda? To jest mój biznes, ale też i pomagam ludziom pytanie, które zapewne wszystkich nurtuje, ale nie każdy ma odwagę je zadać. Ile zarabiasz? Ile zarabiam? E, są dwie opcje. Albo dużo, albo bardzo dużo. Tak? Więc jakby e, nie wchodzę w niski, co daje mi mały zysk albo średni zysk, tylko jak już wybieram jakiś biznes, to wolę, wolę żeby mi on uciekł koło nosa, jeżeli tam jest ryzyko małego, małego zysku. Wchodzę tylko w takie, które są kaloryczne, nitratne. Wolę nic robić, niż e, zarobić mało. E, I teraz, jeżeli chodzi o wartościach nominalnych, no to są pieniądze, które są dużo. Dużo większe niż moje potrzeby egzystencjonalne, więc ja reinwestuję środki właśnie w nieruchomości, w nieruchomości w Polsce, za granicą. Mam... A czy masz jakieś takie widełki nie wiem? <laughs> miesięczne, roczne zarobki, Daniela? Ja, ja ci powiem, że jak zaczynałem, to zarabiałem kilka tysięcy złotych na etacie. To, to mhm. było parę tysięcy, to było 3, 4, czasem 5 tysięcy na, na etacie. I jak założyłem swój biznes, to marzyłem o tym, żeby zarabiać 10. I to były moje początki, tak. Jest taka technika wyznaczania sobie celów. I ja pamiętam byłem na różnych warsztatach, bo ja bardzo wiele szkoleń skończyłem, różnych, czy to ogólnorozwojowych, czy to takich technicznych, czy to miękkich umiejętności. I na takim szkoleniu z wyznaczania celów często trzeba sobie zapisać cel, jako takie marzenie, w tym sensie, ile byś chciał zarabiać, ile byś chciał zarabiać aktywny z biznesu czy z pracy, a później ile z pasywnych nieruchomości. I ja pamiętam na początku, sobie zapisałem 10 tysięcy. No, później sobie na kolejnym szkoleniu, tam za jakiś rok czy coś, zapisałem sobie 50 tysięcy, ale z taką już drgającą ręką, no bo nie znam nikogo, kto zarabia 50 tysięcy wtedy. I, i, I co się okazało, te 10 tysięcy mi się udało zrealizować. Mhm. Te 50 tysięcy też mi się udało zrealizować, więc byłem kolejny raz na, na szkoleniu podobnym i myślałem sobie, dobra, to teraz zapiszę 500 tysięcy. I jak już mi się te 500 tysięcy miesięcznie zysku udało zrealizować, to już przestałem. Pisać, no bo myślę sobie, no to jest zbyt silne narzędzie i zbyt dobrze działa. Ale to oczywiście tak mi żartem. Natomiast jakby moje zyski są adekwatne do wartości, którą, którą wnoszę. Mam wiele biznesów poza nieruchomościami też mam jeszcze firmy technologiczne, jestem właścicielem aplikacji internetowej, która pomaga wycenić nieruchomość znaleźć okazję, ale też i mam firmę, która zajmuje się zawodowo porównywaniem cen części samochodowych i mam takie, takie narzędzie, które pomaga warsztatom samochodowym na przykład porównać najlepsze ceny i, z, i kupić najlepszą cenę w najlepszych hurtowni. Czy nie spoczywasz na laurach i te pieniądze inwestujesz? Jasne. Mam, mam jeszcze trochę innych biznesów, ale core to jest swoje nieruchomości. Mm -hmm. A tak jak, nie wiem, porównujesz mm -hmm. się czasem do innych? Czy te twoje zarobki to jest dużo w tym biznesie, czy można jeszcze zarabiać więcej? Oczywiście, że nie ma tu żadnego limitu. Tak? Ja, może być, ja jestem tylko skromnym milionerem. Do miliardera mi bardzo daleko, tak sobie żartując. Natomiast mógłbym za ułamek tego, co zarabiam, przeżyć i fajnie sobie żyć. I jak jeżdżę do Stanów często, to mam takie wrażenie, że to te moje pieniądze, moje duże pieniądze polskie, są tam nic nie warte. Czyli e, mógłbym sobie kupić fajny dom i sobie tam żyć, ale zaraz one by się skończyły, tak i e, żeby mieć. E, Pasywa i jak, znaczy mieć taki pasywny majątek, który zarabia pasywny, będzie nam daje, w Stanach to musiałbym mieć go kilka razy więcej, bo tam jest razy drożej, dwa, że jest inny kurs dolara do, do, do złotówki. Dlatego mam takie wrażenie czasami, że albo jadę do Dubaju, to też mi się wydaje, że to tam ludzie myślą w milionach, ale w dużych milionach, milionach euro, milionach do, dolarów i dla kogoś takiego, nie wiem, w Stanach milion dolarów jest tyle samo warty, co damy milion, milion złotych. Czyli jest tak samo trudno zarobić milion dolarów, jak w Polsce zarobić milion złotych. A to są, jakby wiemy, że za milion dolarów kupimy cztery razy więcej rzeczy nie? i towarów na rynku ogólnoświatowym niż. Dlatego mam takie, jakby nie mam kompleksów z tego powodu, że moje pieniądze są mniej warte, ale też wiem, że więcej nie potrzebuję, bo czasem jest tak że żeby sięgnąć te duże pieniądze, te setki milionów, trzeba też wykonać ogromną pracę i ogromny wysiłek. I czasami jest nie warto, bo jeżeli masz pracujesz na etacie, to możesz dużo zrobić duży sprint i dużo zaangażować się i mieć później dużo gratyfikacji, bo mieć na przykład kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie z biznesu, co będzie dużym przeskokiem załóżmy z pracy na etacie. I jakość tego życia się diametralnie zmieni. Nagle możesz nie patrzeć na ceny w sklepie, jeździć częściej na wakacje, samochodem, ale już jeżeli zarobisz, na przykład przekroczysz 100 tysięcy, to czy zarabiasz 120 000, czy 150, 000, to nie ma wielkiego znaczenia, bo i tak iż, i do tego samego sklepu i restauracji chodzisz na jedzenie, prawda, więc jakby tutaj już się niewiele nie zmienia, czy masz e, szybki samochód, czy bardzo szybki samochód, prawda, czy masz dwa Lamborghini, czy jedno w garażu, to już, nie, to już nie jest taka wielka różnica, dlatego warto być osobą zamożną, tak uważam, i warto na to poświęcić czas, ale ja nie jestem pewny, czy przypadkiem yy, tak dużo, czy, czy mi się by opacało, teraz robić miliardowy biznes i jeszcze 20 lat można będzie zasuwać. Chociaż niektórzy mówią, że tyle samo pracy kosztuje zarabienie małych pieniędzy, jak i dużych. Mhm. Że jak się skupiasz na zarabianiu milionów albo miliardów, to tak na czołowach skończysz na tych setkach milionów, prawda? A jeżeli skupiasz się na zarabianiu tysięcy, no to mm, szansa, że zarobisz miliony jest zero. Ile czasu, jeżeli jesteśmy już przy czasie, ile czasu zajmowało Ci na początku wyszukiwanie takich mieszkań? Ile czasu? 100% czasu, tak? Czyli ja pracowałem od rana do wieczora na początku, tak? I to jest taka, no niestety, żeby był efekt, to trzeba się zaangażować w pełni. Jeżeli to, się to robi pół godziny dziennie, to nie jest tak, no nie da się tego robić dodatkowo, da się to robić dodatkowo po pracy, ale trzeba wiedzieć, że kończysz pracę o 16-17 i później do 20 działasz w terenie, a nie, że pół godziny sobie poklikam i sobie kliknę i kupię, nie, tak, to jest niestety praca na nieruchomościach, praca z ludźmi, bycie w kontakcie, jeżdżenie po tych sklepach budowlanych, to no jest kupę roboty. Ile zarobiłeś najwięcej hmm. na jednym flipie? Najwięcej. Na takim mieszkaniowym to, to blisko 200 tysięcy na jednym mieszkaniu, ale robiłem też flipy na różnych rzeczach, na działkach, na budynkach, więc jakby to są już rzeczy dużo bardziej kaloryczne. Mój, Ja na przykład w Lublinie ceny mieszkań chodzą w okolicy za kilkuset tysięcy złotych, to jest nam między 400 a 600-700. I tutaj się nie da zarobić miliona na mieszkaniu, prawda? Skoro ono tyle kosztuje, ale moi absolwenci w Warszawie, którzy kupują mieszkania załóżmy za paręset tysięcy albo blisko miliona, sprzedają je później po dwa miliony jedno mieszkanie, są w stanie zarobić na mieszkaniu nawet 500 albo 700 tysięcy na jednej sztuce. Oczywiście to są takie strzały raz na jakiś czas, ale kupują mieszkania w bardzo zabytkowej kamienicy, robią bardzo luksusowy remont pod specyficznego klienta i takie strzały są, natomiast to, jest, to nie jest jakaś tam reguła. A jaki był Twój najtrudniejszy Taka najtrudniejsza transakcja? Mhm. Nie mam takich chyba. Które, mam takich, które. Dużo anegdot i śmiesznych sytuacji, w które, której miałem. Myślę, że nie miałem takich, jakich, które, nie wiem, miałyby wywrócić yy, mój biznes. Na początku te pierwsze, mimo tego, że one nie były najtrudniejsze, jak patrzę z perspektywy, ale były najtrudniejsze dla mnie, jako dla osoby, która łapała doświadczenie. Więc one były yy, pewnym wysiłkiem. Yy, I dzisiaj. Ja też często pytam moich absolwentów o to, co było dla ciebie najtrudniejsze. I dzisiaj, jak, jak, jak patrzę, co mi było potrzebne wtedy, żeby chciał, żeby ktoś mi powiedział, to powiedziałby mi, jak finansować flipy i zwiększyć skalę dużo szybciej. Bo ja to robiłem tak jakby trochę zosia samosia, sam Orange, Nie patrzyłem się na innych, robiłem swoje. A dzisiaj wiem, że jakbym ktoś się spojrzał na mnie, to by był w stanie zmodelować to, co ja robię i zarobić swój pierwszy milion czy 10 milionów dużo szybciej. Bo mi się udało zarobić swój pierwszy milion na tym biznesie w 3 lata. Od kiedy wszedłem w ten biznes praktycznie bez żadnych większych środków, poza tym co zaoszczędziłem na etacie. Natomiast dzisiaj moja absolwent jest w stanie zrobić to w półtora albo dwa lata spokojnie. Powiedziałeś, że nie miałeś najtrudniejszej transakcji, to w takim razie, jaka była najszybsza? To niekiedy jest transakcja z dnia na dzień, czyli dzisiaj kupuję mieszkanie, a jutro być może ktoś przyjdzie i je kupi ode mnie, bo on chce zrobić remont, czyli ja załóżmy tylko przerzucam z punktu A do punktu B mieszkanie, nawet czasami nie muszę zdawać jego właścicielem, czyli na przykład ja je zaklepuję, podpisuję umowę rezerwacyjną, przedstępną i, za, i już mam klienta, który chce je ode mnie kupić drożej, bo jemu, dla niego też ta cena drożej jest dobrą ceną, mhm. więc to czasem była dzień, dwa. A kto jest Twoim klientem? Komu sprzedajesz mieszkanie? Ja najbardziej zazwyczaj. wolę sprzedawać klientom docelowym, czyli rodzinom, którzy chcą się wprowadzić na własne cele, albo inwestorom na wynajem. Czyli e, niechętnie sprzedaję innym fliperom, dlatego że jeżeli inny fliper chce ode mnie to kupić, to albo ja za nisko wystawiłem cenę, albo on po prostu na tym nie zarobi. Więc e, w obu przypadkach e, jest ktoś przegrany. A w sytuacji, gdy ja sprzedaję rodzinie, osobie prywatnej, na własne cele mieszkaniowe bo no wtedy ta osoba mówi, kupuje coś, co mi się opłaca. No, bo bardziej mi się opłaca kupić samochód z salonu albo nawet z komisu, który jest w stanie sprawnym technicznie, niż kupić sobie części i sobie samemu skręcać na samochód, prawda, w garażu swoim. Dlatego wolę sprzedawać takiej osobie, bo ona po prostu już wchodzi i mieszka. A jakie mieszkania wybierasz do flipa? Najlepiej mieszkania kupować, które są małe, czyli tam do 55 metrów, bo one są najbardziej szybko zbywalne. Bo im większe mieszkanie, tym jest dużo spada ilość klientów, które jest im zainteresowanych. Czyli ich mam mieszkanie 80 metrów, to bardzo trudno je później sprzedać. Jest dużo mniej klientów na rynku, którzy je akceptują. Oczywiście Warszawa jest trochę anomalią i tam jest trochę inny standard yy, mieszkalnictwa i dużo więcej osób, które nie chcą mieszkać w domu, chcą mieszkać w centrum i wybierają duże mieszkania. Ale w normalnym mieście, powiedziałbym, że poza, yy, poza aglomeracyjnym, to najlepiej handluje się małymi mieszkaniami. Czy na przestrzeni tych 14 lat, yy, bo 14 lat jesteś w tak. tym biznesie, czy na przestrzeni tych lat zmieniły się jakoś Twoje flipy? Na pewno się zmieniły, bo na początku robiłem takie liftingi, taki remont, bardzo tanie remont robiłem i później podwyższałem tą poprzeczkę i podwyższałem ten standard do momentu, w którym klient już powiedział OK, dość. Mhm. Czyli powiedział, ja więcej nie jestem w stanie, może przyjmę, przyjmę wszystko, prawda? Złoto na ścianie też przyjmę, prawda? Ale nie zapłacę za nie. Czyli do momentu, w którym klient powiedział, OK, to jest wystarczający standard, na który ja się godzę, akceptuję, jest dla mnie OK. I to jest ten kompromis między standardem, a ceną. Bo jeżeli ja bym wstawił w, w każde mieszkanie 50 tysięcy więcej, to często już by nie zmieniło ceny mieszkania. Bo ktoś mówi, mam budżet taki i taki. Dlatego ja te mieszkania gruntownie remontuję, robię nowe instalacje elektryczne, hydrauliczne, nowe okna, nowe drzwi, czasami nowe ściany, nowe powierzchnie ścian, nowe podłogi i ktoś wchodzi do czystego, pachnącego mieszkania. Meblujesz też te mieszkania, czy nie? nie. Jeżeli chodzi o kuchnię, to mebluję. Jeżeli chodzi o meble ruchome, to nie. To każdy no. albo ma swoje, albo sobie kupuje swoje, bo ciężko trafić w gust. Czy na przestrzeni tych 14 lat y, zmieniły się wymagania klientów? Bo tak jak powiedziałeś na początku, remontowałeś to w stopniu standardowym. Czyli jakie? Na pewno, bo y, na pewno się zmieniły, że klient jest dużo bardziej y, świadomy, dużo bardziej potrafi oddelegować. My jako Polacy mamy takie coś w sobie, że. No po co komuś płacić, jak ja za szwagrem sobie zabieram od? I widać, że to się zmienia coraz bardziej. Tak samo jak kiedyś, 20 lat temu jeszcze ludzie mówili, o, po co pośrednik? Dzisiaj ja też niektórzy mówią, natomiast są dużo bardziej otwarci na oddolegowywanie ekspertom pewnych rzeczy, które trzeba robić. Bo my mamy takie coś, to jest taki, taki sport narodowy, że sam zrobię to lepiej, lepiej się wyleczę niż lekarz, lepiej się sobie wyremontuję mieszkanie niż ekipa remontowa, zrobię wszystko sam, prawda? bo taniej lepiej, a czasem się okazuje, że remont sam, samemu jest dużo droższy i dłuższy i trudniejszy i de facto wychodzi drożej niż remont zawodowcem. Ale wiesz, że często ludzie mają różne doświadczenia z tymi ekipami remontowymi. Oczywiście. Na pewno znasz o, różne historie. Oczywiście, oczywiście, ja też mam różne i pozytywne, i negatywne doświadczenia. I to tak jest, to jest praca z ludźmi, tak? No że zawsze coś się wysypie. Po prostu, jak się ktoś ma spieprzyć, to, to się spieprzy. I e, to jest tak, że... Nie można tego przestać, bo my też cały czas mamy stare ekipy, ale też szukamy nowych ekip, i zawsze ktoś nas yy, na przykład wystawi, albo może się to zdarzyć. Dlatego gra, jakby ustawiamy relacje z ekipą tak, żeby to ona ryzykowała oszukanie nas, a nie my. my ją. Czyli nie dajmy zaliczek, yy, podpisujemy umowy, i jeżeli ktoś nas oszuka, to on na tym ma tracić, a nie my. Ile pieniędzy inwestujesz w remont takiego niedużego mieszkania, które najszybciej się sprzedaje? Mhm. E, ja nie lubię podawać cen z metra, natomiast one czas, czasami są wymierne, czasami są niewymierne. To jest łapka dla flipera e, cena z metra nie tylko przy remoncie, ale też i przy zakupie. Natomiast taki remont 400-metrowego mieszkania kosztuje w okolicach 400 metrowego mieszkania, 45 7 metrowego w okolicach 60-70 tysięcy złotych. I to jest już taki remont zoptymalizowany. Czyli mhm. oczywiście można go zrobić za 200 tysięcy, za 300. No Limit tutaj jest, tak, ale my wybieramy rzeczy, które są sprawne, są dobrej jakości, ale adekwatne do wartości mieszkania. Czyli popatrzmy, jeżeli e, możemy mówić o Warszawie, bo e, chyba większość ludzi ją tam kojarzy. Mamy lepsze dzielnice w Warszawie i mamy gorsze dzielnice w Warszawie, tak. Na Uszmelić, na Mokotowie są trochę droższe nieruchomości, albo na Woli, a na Pradze są trochę często gorsze nieruchomości, tańsze. Więc można powiedzieć, że. Jakbym flipował w Warszawie, to bym używał przy droższych nieruchomościach lepszej jakości na przykład zabudowy kuchennej, a na przykład w taniej mieszkaniu, w jakiejś tam starej kamienicy, która nie jest do końca odnowiona, bym robił też fajną zabudowę kuchni, ale już bardziej budżetową. Po prostu to jest tak, że jeżeli handlujesz samochodami to do Mercedesa używasz, nie wiem, być może, nie wiem, skórę wymieniasz, to inną skórę, a tapicerkę w Fiacie nie robisz już skórzanej z masażami, tylko robisz po prostu, wymieniasz tapicerkę na taką lnianą czy na tkaną, na jakiś materiał, który był, a nie robisz z Fiata Mercedesa. A czy jest jakaś taka transakcja, której nie zapomnisz? Transakcja, której nie zapomnę? Nigdy myślę, że jest wiele takich, których nie zapomnę. Na pewno ja wiele takich rzeczy, takich anegdot mówię na szkoleniu, na przykład często jest wiele przekonań, które nas brakuje i dzięki przez to nie działamy w odpowiedni sposób, na przykład przyjeżdżają do mnie ludzie na warsztaty i oni mają w głowie ich przekonania i to, co ja robię bardzo często przez te trzy dni, to nie tylko ich uczę nowych rzeczy, ale ich oduczam, bo nie da się czegoś nauczyć, jeżeli, jeżeli ta szklanka jest pełna jakiegoś bullshitu i przekonań mamy, cioci, wujka i całej rodziny na temat flipu, którzy nigdy nie robili flipa, to trzeba ty, tą szklankę wylać i dopiero wylać nową i mm -hmm. oni często przychodzą i mówią Jezus Maria, ja bym to zrobił inaczej, ale już dzisiaj wiem, bo Ty mi pokazałeś swoje doświadczenia i na przykład... Taką sytuacją wiele osób mówi, nie, on nie zejdzie z ceny. Bo na przykład kupowałem kamienicę kiedyś i widzę, że kamienica jest dwa razy za droga, żebym mógł ją kupić. I się pytam, na początku podchodzę do właściciela i się pytam go, no, za ile tak realnie, minimalnie jest w stanie mi do kamienicę sprzedać? On mówi, że nie zejdzie mi nawet 1000 złotych, nawet złotówki. I ja mogłem zrobić dwie opcje. Przeprosić go i powiedzieć: Dobrze, do widzenia, straciłem czas, pan też, jakby. Albo zaproponować tyle, ile jestem w stanie za łukamincę zapłacić, bo to jest realna wartość, którą jestem w stanie ją kupić, żeby ją później wyremontować, itd. i tak ja, dalej. I kiedy ja wiedziałem, że on nie, ale mam taką zasadę w sobie, i nawet kiedy mi mówi rób inaczej, to tak taką sobie zasady, które mnie kierują, że zawsze składaj ofertę. Nawet jeżeli nie widzisz potencjału, to składaj ofertę i złożyłem tą ofertę. I teraz jeżeli, co innego, jeżeli kładę pieniądze na stół, składam ofertę, to już się zmienia rozmowa. I dzisiaj rozmawiamy hipotetycznie. Więc jakby, i ja no powiedział, dobra, w takim razie zadzwonię do brata, po 5 minutach, dobra, sprzedajemy. Czyli on grał pokerowo, że nic nie zejdzie ani grosza, bo myślał, że nie wiem, ja się podpaliłem, może że mu się uda, może mi ocenił po samochodzie, po zegarku, po, po ubiorze, nie mam, nie mam pojęcia, ale kiedy powiedziałem, no wie pan, co, no nie ma innej opcji, no bo to jest, to był tak kamieńca, można powiedzieć, środ, prawda? I nie, nie chodzi o to, że po prostu ona była, cena była zawyżona, ja mogłem dać tyle, albo po prostu nie kupić jej w ogóle. I powiedział, ok. I to mi pokazało, że to, co my myślimy w głowie, nie zawsze jest w głowie tej drugiej osoby. To jest jakby jedno z takich wielu sytuacji i ja często o tym mówię, bo wiele osób yy, negocjując scenę, myśli sobie, patrzy przez swój pryzmat. Czyli na przykład to, że ty na przykład yy, być może masz umiejętności techniczne albo czas, być sobie mieszkanie po babci, które odliczyłaś, zrobić sobie sama remont, sama sobie zrobić flipa, to nie znaczy, że każdy tak, tak ma, nie każdy ma tą chęć, energię i się w tym dobrze czuje i ma ten czas na to, więc czasami myślimy yy, za siebie albo robimy remont, to Ludzie robią remont często swoimi, przez swój pryzmat. Czyli robią remont, chcieliby mieć taką kuchnię, taką podłogę, robią dębową podłogę w mieszkaniu z wielkiej płyty, załóżmy tak, żartując sobie. Robią sprzęty po parę tysięcy, telewizory wieszają, bo myślą, że to coś zmieni w odbiorze klienta. I mówię tak, ja bym tak chciał, czy chciała mieszkać, dlatego tak wszyscy powinni chcieć. Nie. Niektórzy ludzie jeżdżą Dacią, niektórzy jeżdżą Maybachem. Czy. Bentleyem. I teraz nie wiesz, kto ci kupi to mieszkanie. prawda? I teraz, e, jeżeli mamy mieszkanie w starej skorupie, które nie jest w apartamentowcu z, w penthouse widokiem na, na centrum miasta, tylko można być w starszym bloku, na starszej dzielnicy, to nie robimy tam po prostu przesadnych luksusów, takich, jakie jak my byśmy chcieli. Więc robimy to, to, co klient, który ma ten budżet, będzie wymagał i oczekiwał a nie to, co my byśmy chcieli jako ten właściciel. Ja się tego po prostu oduczyłem. Czyli ja często mówię o tym na, na szkoleniu, że wolę handlować Dacią i dużo zarabiać i jeździć Bentleyem, niż handlować Bentleyem i w mieście, w którym nikt nie chce kupić Bentleya, bo jest biedne, i jeździć Dacią. Mhm. A powiedz mi, ile czasu najdłużej sprzedawałeś mieszkanie? Mhm. Najdłużej to rok. Rok. To jest taki czas, w który którym najdłużej się mieszkanie sprzedawało. Mm -hmm. I z czego to wynikało? To wynikało z tego, że tam była długa, długi remont, e, czyli długo ono stało e, i też było trudne do sprzedaży. Czyli było stany piętro w poddaszu i trudny remont, tam była y, y, inspekcja nadzoru budowlanego, która też trochę wstrzymywała, były tam jakieś wylewki, robione stropy. No, taki paromiesięczny remont, plus dodatkowo do tego jeszcze y, trudności w sprzedaży. We wcześniejszym odcinku mówiłeś o tym, że na początku zaczynałeś sam, potem budowałeś zespół. Teraz działasz ze wspólniczką i też masz sztab ludzi, którzy z tobą tak. pracują. Powiedz coś o nich. Mam różne biznesy i mam te biznesy podzielone na, na zespoły. Mam osoby, które pracują przy kilku biznesach, na przykład, tak. I około 30 osób dla mnie pracuje w tym momencie, we wszystkich moich firmach. Czyli to, jest, to są osoby, które podlegają pod moje firmy. Natomiast w flipach. Wcale nie trzeba mieć wiele osób. Bo w klipach mam wspólniczkę, która robi to ze mną od około 10 lat. Ja ją wciągnąłem w ten biznes i oddelegowałem jej wiele rzeczy, więc robimy to wspólnie. Ona jest moją prawą ręką, także żebym ja nie musiał codziennie podejmować wielu decyzji na froncie, to ona jakby jest od tego. Plus mamy jeszcze osobę koordynatora remontów, Krzysztofa, który zajmuje się remontami, on zatrudnia ekipy, pilnuje ich, dowozi im materiał, zarządza na bieżąco remontami. Tak naprawdę. Taki dwu, trzyosobowy team jest w stanie robić kilkadziesiąt flipów rocznie. Mhm. Czyli tak naprawdę do robienia flipów, trzy osoby i dane. Nawet ja znam osoby, które na początku robią to same i jak chcą przeskoczyć taką barierę paręnastu flipów, to wtedy zadania sobie asystenta, kość do pomocy, bo czasami trzeba po prostu pojechać po spółdzielniach, poznać jakieś sprawy do elektrowni, do gazowni, to kosztuje czas. Mhm. Więc nie trzeba wcale mieć takiej firmy jak ja, bo ja jeszcze robię wiele innych rzeczy i mam biuro, sekretarkę, infrastrukturę do tego, żeby to wszystko razem pracowało jak w machinie. Czy jako flipper czujesz się, że jesteś na celowniku innych ludzi, władz? Myślę, że nie. No, dzisiaj mamy taką trochę sytuację, że lewica krzyczy mocno, że ukróćmy to. Natomiast to jest po prostu trochę niezrozumiałość pojęć, i oni myślą, że to fliperzy windują te ceny. Teraz umówmy się. No, ja, jakbym nikt nie chciał kupić tego mieszkania, to nic nie, nie mógł zrobić ceną, bo musiał je obniżać. To rynek dyktuje cenę, a nie, a nie fliper. I teraz, jeżeli politycy chcą e, pomóc e, rozwiązać problem mieszkaniowy, bo brakuje około miliona mieszkań, to powinni e, dobrze się zorganizować i budować mieszkania. Socjalne i tym ludziom, którzy naprawdę tego potrzebują i chcą im dać, to je dawać. A nie mówić, że o tym, że mieszkanie to jest dobro pierwszej potrzeby, nie, moż, nie może być przedmiotem obrotu, bo jeżeli zakażą yy, handlowanie mieszkaniami, to, do, to deweloperzy przestaną tutaj je budować i będzie jeszcze większy problem. Więc próba uregulowania rynku spowoduje to, że pod, jeżeli będą wyższe podatki, to automatycznie będą wyższe ceny, bo one będą przełożone na klienta, więc będzie jeszcze ciężej kupić mieszkanie. Dlatego nie czuję, żeby to była jakaś wielka nagonka. Myślę, że to był bardziej taki kaszka dziennikarska. Yy. Żeby tylko i wyłącznie pokazać, że coś robimy w tej sprawie, zero jakiegoś tam pomyślonku. I myślę, że, że to był nieprzemyślany pomysł, i on jakby nie, nie znajdzie swojego rozwiązania w Sejmie. Ale wiesz też o tym, że fliperzy często nie mają dobrej prasy, że czytamy w mediach, w różnych gazetach, na różnych blogach, często słyszymy też historię o tym, że fliperzy działają nieetycznie. Czy ty się z tym spotkałeś? Mhm. Myślę, że w każdym zawodzie są takie brzydkie czarne kaczątka, tak? I, czy tam, e, osoby, które działają być może nie, nieetycznie i, i nie w porządku. Natomiast pytanie o jaki, o jaki przykład, o czym mówimy, tak? No bo ludzi może denerwować to, że ktoś ma więcej pieniędzy, bo dostać na mieszkanie, to często innych irytuje. Tak samo ten deweloper zawsze jest tym złem, bo on ma pieniądze, bo, bo zarabia na kimś, to kupuje mieszkanie, bo ja bym chciał kupić mieszkanie przecież za darmo dosyć od państwa powinienem, jak moi rodzice dostali za darmo, to ja powinien dostać za darmo. Ludzie są roszczeniowi. I mamy taką sobie zawiść w Polsce, że komuś się udało, często to nie mówi mu się super gratulacje. Nie mówię o tym, że ty czy ja, prawda? Bo wiele osób mi gratulowało mojego sukcesu. Natomiast są osoby, które po cichu. Trzymają kciuki, żeby się komuś pot... jakby noga potknęła i żeby mu było gorzej. Więc wiele osób mówi: OK, on ma pieniądze, w takim razie nie lubię go. Z racji tylko tego, że, że ktoś ma pieniądze. Więc tak samo fliperów wkładają do jednego worka, że ktoś handluje mieszkaniami, a ja nie mam na to kasy, więc generalnie jestem jego wrogiem. Tak bym to widział. Tak samo de deweloperzy też myślą, że nie mają dobrej prasy. Oczywiście wszędzie jest ziarko prawdy, że niekiedy jest w tym trochę prawdy. Natomiast nieruchomości moim zdaniem jest towarem, towarem jak każdy inny i można tym handlować. Mhm. Ja na przykład na blogu Magdaleny Milet, która pisze o architekturze i urbanistyce, przeczytałam, że do flipowania wykorzystuje się m.in. metodę oszustwa, polegającą na wrzucaniu do skrzynek na listy karteczek z informacją o tym, że młode małżeństwo lub biedny student szukają mieszkania do kupienia w danym bloku czy... W okolicy, czy ty spotkałeś się z takimi metodami? No, jasne, że się spotkałem, ale pytanie, czy to jest oszustwo? Tak? Czy ja na przykład mówię, że kupuję mieszkanie na własne cele, prawda? Ale co z tym mieszkaniem zrobię? To już jest moja. Prywatne, moje prywatne zdanie i teraz jeżeli ktoś ma przekonania mówiąc o tym że sprzedam tylko osobie która będzie tam mieszkała a nie będzie tego mieszkania wynajmowała to jest w pewnym sensie jego trochę problem czyli ja mówię trochę tej osobie co ona chce usłyszeć i tak naprawdę ona ma jakieś przekonania które ja nie zamierzam ich przeomywać i z nimi walczyć tylko mówię to co ona chce usłyszeć i teraz to jest tak samo oszustwo jak makijaż kobiety tak jeżeli kobieta się umaluje to znaczy że my mężczyźni jesteśmy oszukani tak to też nie jest, to, to, to jest jakby, to jest pewien, jakby pewien, efekt, który kobieta chce wywołać, tak? No e... tak, ale tutaj ktoś się podszywa, wiesz, pod małżeństwo, pod studenta. Czy Ty kiedyś podszywałeś się na przykład pod kogoś, żeby kupić mieszkanie taniej? Ja na przykład nie mówię tej osobie wprost, że kupuję je po to, żeby na nie zarobić, ponieważ wiem, że to może wywołać u niej duży dyskomfort. I jakby... My mamy takie coś w, w jako Polacy. Ja też to mam. Jeżeli ja bym wiedział, że mój samochód będzie kupiony y, o, o, przez handlarza, to też bym miał z tym obiekcję. Bo czułbym, że ktoś na mnie zarabia. I czułbym się... I wolałbym, powiem Ci szczerze, żeby handlarz nie powiedział mi, że kupuję go na handel, ponieważ ja bym się czuł trochę jak taki oszukany, że ktoś na mnie zarobi, bo mamy to w sobie jakby to jest, nie wiem, trochę wysane w naszej mentalności polskiej, że jakby nie lubimy, jak ktoś na nas zarabia. Po prostu nas to boli, to jest ból dupy, że ktoś na nas zarabia. I tu jest trochę też tak, więc yy, to jest, wydaje mi się, że robienie komuś w pewnym sensie świętego spokoju, żeby ktoś się nie czuł, że ktoś na nim zarobił. Po prostu. I teraz, y, oczywiście, wiele osób zarabia na kimś i robi y, dostarcza wartość, ale ja na przykład bym się czuł źle, żeby mój samochód y, był, ktoś powiedział, że kupuje dla siebie, a był handlarzem. I, ale jeżeli ktoś by mi o tym nie powiedział, to ja y, po pierwsze zaakceptowałem jego cenę, zaakceptowałem warunki, wszystko mi pasuje, to tak naprawdę nie mam z tym problemu. Przygotowując się też do naszej rozmowy, trafiam na takie wideo, mhm. gdzie młody mężczyzna w sportowej koszulce Polo zachęca na płatne szkolenia i pozwól, że zacytuję ci treść mhm. tego filmu. Pan mówi koniec z flipami, nikt już tego nie robi. Teraz flipujemy wyłącznie na stanach prawnych. Czy chcesz uczyć się od najlepszych. Powiedz mi, na czym polega flip na stanie prawnym? Mhm. Znaczy, to jest. Ja cały czas robię flipy i nie tylko na stanach prawnych. Ale flip na stanie prawnym polega na tym, że mieszkanie może być w pewnym sensie z defektem prawnym, może mieć problemy. Po pierwsze, może być wpis hipoteki, wpis komornika, różne zadłużenia, czy jakieś wady, które uniemożliwiają jego sprzedaż. Bo na przykład, we że chcesz kupić mieszkanie i widzisz, że księga wieczysta jest zabrudzona różnymi wpisami komorniczymi, hipotekami i tak dalej, to mieszkanie nie. Nie jest sprzedawalne, nie jest kredytowalne przez bank. Jakbyś zobaczyła takie mieszkanie, miała być nawet gotówkę na nie bez hipoteki, to i tak byś się bała jego kupić, bo istnieje bardzo duże ryzyko. Natomiast ktoś, kto takie mieszkanie kupuje, to po pierwsze spłaca takie długi i czyści to, żeby taka osoba, która kupi je później od niego, miała już czyste, bezpośrednie mieszkanie bez żadnych zaległości, żadnych długów. Nie tylko czyści stan prawny, ale też i często podnosi jakość, tak? Dlatego na tym polega te flipy, że kupujemy coś, co wymaga wielu kompetencji i doświadczenia prawnego w robieniu takiego flipa, że normalny konsument, który kupuje mieszkanie dla siebie, docelowy taki nabywca, nie jest w stanie tych problemów rozwiązać. Tak jak powiedziałeś, są mieszkania, które są obciążone na przykład hipoteką, mhm. ale też co z mieszkaniami, gdy mamy na przykład tam lokatorów? Mhm. To ja mam taką zasadę, że takich mieszkań się nie, nie, nie tykam. Tak? Bo po pierwsze, nie chcę, żeby ci lokatorzy, ich problemy życiowe, w które wpadli być może swoje, stały się moimi problemami. Więc jeżeli ja widzę, że jest problem, że ktoś mówi, mam, Ci mieszkanie tanie, ale z lokatorami, ja w ogóle nieważne, ile by to nie kosztowało, nawet złotówkę nie, mhm. nie tykam tego, bo to jest śmierdząca bomba. Która wybuchnie. I teraz ja wolę, jeżeli są ci lokatorzy, oni są do dogadania, to wolę z nimi zrobić deala w porozumieniu ja robię z nimi um, na przykład interes pod tytułem: Ja biorę to mieszkanie od nich, kupuję to z pasem ich długi i za resztę ceny kupujemy inne mieszkanie. I to, to robimy wtedy w porozumieniu. A nie na zasadzie, że ja kupuję od jakiegoś właściciela tego mieszkania i mówię, um, że kupię je taniej, żeby ich wyrzucić. Bo to jest dla mnie kłopotliwe i. Ja tego nie robię, bo nie chcę się jakby ubrudzić w taki proces. Dzisiaj mamy takie prawo w Polsce niestety, które nie jest skuteczne, czyli można robić. Są prowadzone eksmisja w sposób nielegalny, i jest skuteczna ale w sposób legalny nie jest skuteczna, więc to jest pewna patologia, którą wydaje mi się trzeba zmienić, ale nikt tego nie chce zrobić, bo żaden rząd się tego nie podejmie, bo to jest dla nich sprawa e, delikatna, neurologiczna i mogliby e, taką władzę stracić przez to, że dotknęli i chcieli uregulować, uregulować taki temat. Czyli po pierwsze nie budują mieszkań socjalnych, e, dlatego nie, ma nie mają prawa e, dotykać lokali, Y, prywatnych i pomóc ich właścicielom, y, y, właścicielom nieruchomości do tego, żeby mieli bezpieczeństwo w wynajmie. Więc to jest taki trochę jakby ślepy zaułek, że władza nie chce, czy rząd nie chce zmienić prawa, które będzie uczciwe i transparentne, tylko mówi, jest jak jest, zostawmy to na razie, niech tak nie, 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 będzie, bo jak my to zmienimy, to dzieci ci ludzie pójdą? Prawda? Skoro my im nie dajemy mieszkań, a powinniśmy dawać, więc to jest takie nieuregulowane, więc eksmisje są prowadzone, Natomiast ja się tego nie dotykam i ja zawsze chcę zrobić tak, żeby osoba, którą ja działam, ona była zadowolona. Ona była później szczęśliwa, żeby jeżeli z punktu A do punktu B ją przeprowadzę, to żeby ten punkt B zawsze był lepszy niż ten punkt A. Mhm. Dlatego jak ktoś mówi, kup od na licytacji sądowej, od, od komornika, czy nawet od prywatnej osoby z lokatorem, to ja mówię nie, bo za chwilę dramat tej osoby stanie się moim osobistym dramatem, bo ja się w to zaangażuję i będę miał z tego niewarte pieniądze do tego zachodu. Daniel, no bo często czytamy w różnych mediach, słyszymy o historiach, o takich patologicznych, nieetycznych zachowaniach. I jestem ciekawa, czy to, że Ty prowadzisz te szkolenia dla przyszłych fliperów, te szkolenia są po to, aby podnieść standardy w branży? Te szkolenia są po to, żeby te osoby miały mogły zmienić swoje życie, mogły wejść w rynek nieruchomości, mogły handlować nieruchomościami, prawda? Czyli jakby ja im pomagam, bo czasami jest tak, że ktoś wydaje mu się, że może całe życie pracować za minimalną krajową na etacie, a on pokazuje, w jaki sposób wejść w ten biznes i, i robić, ym, robić transakcje, robić inwestycje, czyli pokazuje im tratną branżę i zasady, którymi się kierują i pokazuje im schemat działania dokładnie. Ja pokazuję im schemat etyczny, który pomaga ludziom i jest ostatecznie dobry. Natomiast też jak to wykorzysta, to też nie mam na to wpływu. Ja pokazuję swoje zasady, swoją jakby tablicę wartości i myślę, że to, co ja, jak ja to robię, to, to oczywiście w moim rozumieniu jest etyczne i pomaga ludziom. Ale to jest tak trochę, czy etycznym jest kupowanie mieszkania, jak ktoś ma długi? I za, y, kupowanie je trochę taniej, i, i od, spłacanie jego długów i oddłużania. Jedna osoba powie, to jest wykorzystywanie na cudzej sytuacji, y, która jest przymusowa, prawda? Ale z drugiej strony, popatrz sobie na, na lekarza. Lekarz, który jest chirurgiem, który przyjeżdża karetka, przywozi kogoś. To on też wykorzystuje sytuację, którą ktoś ma problem, ktoś uległ wypadkowi i musi na cito ratować mu życie. Czyli on zarabia dzięki temu, że ktoś ma problemy i ma wypadek. I ja bym powiedział, że to jest podobna sytuacja. Tylko lekarza traktujemy dobrze, a osoba, która pomaga osobie zadłużonej i spłaca jej długi, traktujemy już jakiegoś wyzyskiwacza. No tak, tylko też pytanie, za ile odkupimy od niego to mieszkanie i czy to faktycznie będzie z korzyścią dla tej osoby, czy będzie to wyzysk? Jasne. No i teraz chodzi o to, żeby z punktu, ta osoba. E, czasem jest tak, że jeżeli ona jest w tych machinach, Machinie i w tych trybach e, egzekucji, ona, jeżeli się nic, nic nie zrobi, to ona te tryby ją zmiażdżą i ją wciągną, i ona już będzie nie do ratowania. A na etapie jeszcze przed licytacją, my możemy to mieszkanie oddłużyć dać jej więcej pieniędzy, niż by miała po roku, czy po dwóch, policytacji i ona może dzisiaj od razu się odzłużyć, kupić nowe mieszkanie i pójść dalej, a za dwa lata tych pieniędzy będzie dużo, dużo mniej, bo koszty, odsetki, koszty komornika zjedzą dużą część tego mieszkania. Dlatego o to tu jej chodzi, prawda? A czy Ty masz takiego klienta w swoim portfolio, którego właśnie wyprowadziłeś z długów i podałeś mu rękę i kupiłeś od niego to mieszkanie i on był zadowolony z tej transakcji? Każdy jest zadowolony. Każdy, to, to są mężczyźni jak i kobiety, e, miałem taką sytuację, że do mnie wrócił kiedyś po 10 latach, wrócił do mnie klient, zadzwonił do mnie na, na mój numer i powiedział. E, bo osoba, która miała problemy, miała, mieszkała w takim ciemnym pomieszczeniu, w takim ciemnym y, lokalu miała depresję, y, bo problemy rodzinne, tam były, alkohol i tak dalej. I ta osoba mieszkała w takim czarnym pomalowanym mieszkaniu depresyjnym, I więc ja to mieszkanie, ja pomogłem to, to mieszkanie, y, kupiłem od niego. Tam jeszcze były jakieś długi, jakieś problemy, pożyczki, no długi goniły długi, i ta osoba wyszła do mniejszego mieszkania zmieniła otoczenie, środowisko i po 10 latach się odezwała, że pracuje teraz w Londynie, to była starsza osoba, tam koło 60-70, powiedziała, mm. że pracuję teraz w Londynie i teraz zajmuje się y, kreowaniem wizerunku i może mi pomóc mój wizerunek kreować, tak? Na zasadzie, że tak bardzo się ta osoba rozwinęła, zmieniła swoje życie y, i dzisiaj w ogóle jest na innym poziomie i z osoby, która ma duże problemy, takie jakby egzystencjonalne, przeszła do, do osoby, która naprawdę świetnie sobie radzi. Więc czasami wystarczy zmienić otoczenie, zmienić miejsce mieszkania i, i odciąć pewien e, ogon za sobą w postaci długu, bo jeżeli ktoś ma długi nawet 1000 zł, to on czuje za plecami komornika, że się odwraca i za chwilę jest komornik. A jak się to ucina, to wtedy masz, dostajesz nowe życie. W pewnym sensie, że już bez tych bagażów. I takich osób jest, jest, jest mnóstwo, które właśnie e, nie były sobie w stanie poradzić. Czasami... Jest wiele osób nieporadnych, które mogły pójść do prawnika za parę złotych kupić wiedzę, jak to robić i to robić, ale oni się boją, bo im brakuje na chleb, nie mają tych 200 zł na konsultację i brną w to jeszcze bardziej, gdzie ich to kosztuje brnięci dużo więcej. Czasami trzeba powiedzieć stop yy, i pójść dalej. A czy fliperzy współpracują z komórnikami? Mhm, jak najbardziej. Tylko to jest taka współpraca, bym powiedział, bardzo odtwórcza, czyli jeżeli ja bardziej współpracuję z dłużnikami, czyli na przykład ty jesteś ula dłużnikiem i masz problemy, jeżeli nic z tym nie zrobisz, to z każdym dniem twój dług rośnie. Diametralnie e, i koszty się zwiększają całej tej procedury. Jeżeli e, nic z tym nie zrobisz, to za chwilę możesz okazać, że nic z tego pieniędzy nie dostaniesz, stracisz mieszkanie, a pieniędzy jeszcze długo nie będziesz miała. Więc jakby ja nie działam z komornikiem, że dzwonię do komornika i dostaję od niego cynk, bo oni też, ich chroni ustawa i bardzo tego przestrzegają. Dlatego ja, ja działam w porozumieniu z dłużnikiem i razem z nim idę do komornika i pomagam mu te sprawy wszystkie rozwiązać i go prowadzę za rękę, żeby go z tego wyprowadzić. Czyli nie działam z komornikiem przeciwko, przeciwko dłużnikowi, tylko działam z dłużnikiem, a komornik jest, można powiedzieć, tylko instytucją, która to nadzoruje i która musi tą rękę, którą trzyma na nieruchomości, odpuścić. A odpuścić wtedy, kiedy będzie spłacone zadłużenie. I czy często zdarza się, że te długi, które ma lokator, są uregulowane na zero po sprzedaży takiego mieszkania? Czy zdarza się, że na przykład tych pieniędzy nie starcza na długi? Są oczywiście takie sytuacje, w których nie starcza, ale większość, na, na szczęście, to są długi wynikające e, z czynszu, ze spółdzielni, z jakichś pożyczek. Czyli ta wartość nieruchomości jest na tyle duża, że udaje się spłacić, iż zostają pieniądze na inną nieruchomość. Mm -hmm. A co w momencie na przykład, jeżeli tych pieniędzy nie starczy? To my już to wiemy od razu, jeżeli jest taka sytuacja, że nie wiem, mieszkanie jest warte 400 tysięcy, a długu jest 500 no to ja nie dołożę tej sumy ze swojej kieszeni i nie, do, nie, nie dołożę, no bo, no bo tak to nie działa, prawda? Więc ja w takiej osobie mogę poradzić, żeby zastanowiła się nad ewentualną upadłością konsumencką, żeby, żeby kontrolowanie syndyk, zliczowo jej majątek, zabrał jej wszystko, jest, zabrał jej to mieszkanie, i po, po sprzedaży takiego mieszkania przez syndyka, ta osoba może dostać y, na y, 12 miesięcy czynszu w, nowy, w nowej lokacji, pod warunkiem, że to mieszkanie y, stare odda. Ale to już jest poza mną, ja wtedy takie mieszkanie nie przyjmuję, tylko jest tutaj syndyk na przetargu i ta osoba po prostu może zacząć od zera, pójść do pracy, oczywiście mieszkania nie ma, ale to mieszkanie i tak straci. Może, może mieć opcję, albo straci to mieszkanie i dostanie pieniądze na czynsz z, u, u syndyka, albo straci to mieszkanie i jeszcze wywaluje z całego mieszkania, nie wiadomo kto przyjdzie ją wyrzuci i jeszcze będzie miała ze sobą ogon 100-200 tysięcy długu, który się będzie jeszcze kumulował i kumulował i nigdy z tego nie wyjdzie. Mhm. Danielu, a jak wygląda teraz sytuacja na rynku deweloperskim? Jak stoi sprzedaż mieszkań? Mhm. Sprzedaż mieszkań w tym momencie jest taka miara optymalna, jest dosyć duża równowaga. Dzisiaj, jeżeli chodzi o flipę, to cięższe jest kupić mieszkanie niż 4 rok temu, ponieważ parę miesięcy temu był program Bezpieczny Kredyt 2%, który może być wystał dużą część mieszkań z rynku i one wchodzą powoli. Czyli deweloperzy dorzucają powoli do swoich ofert, a dwa, że rynek wtórny też. Jest pewna płynność i ona nie, no nie jest taka naturalna, bo ktoś te mieszkanie dziedziczy, ktoś podjął decyzję o sprzedaży, więc to jest taka wolne napływanie. Więc dzisiaj ciężej jest kupić mieszkanie, ale to jest jak na rynku. Raz na górze, raz na dole. Raz jest łatwiej mieszkanie sprzedać, raz jest łatwiej kupić. I trzeba się przyzwyczaić do zmiany. I ten wygra w tym biznesie i w tym życiu, kto najlepiej adoptuje się do zmian. A nie mówi, a kiedyś było lepiej. 10 lat temu było lepiej, tak? 10, no, 30 lat temu była 40, była komuna i też można powiedzieć, że było lepiej. No i dla każdego coś innego. Dlatego ja uważam, że nie narzekam, jaki jest, jaka władza rządzi, tylko się dopasowuje. Bo ten wygra w biznesie, kto się dopasowuje, a nie ten, kto ma najlepszy sposób na dziś. A najlepszym sposobem na etyczne postępowanie w zawodzie flipera jest? Masz jakieś takie złote zasady, złote rady dla osób, które zajmują się flipowaniem? Mhm. Tak, żeby nikt im niczego nie zarzucił, tak, żeby postępowały zgodnie z sobą, ze swoim sumieniem. To ja widzę to tak, że ja robię flipy w sposób etyczny i dla mnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby po spotkaniu ze mną taka osoba Czuła, że jest w lepszym miejscu, czuła, że na tym skorzystała, przy tym, kiedy ja też na tym korzystam. Czyli tak samo jak lekarz. On też za duże pieniądze często robi operację plasty, plastyczną, może jakiegoś przeszczepu i tak dalej, za kosmiczne pieniądze, ale on sobie zdaje sprawę, że ta osoba nie tylko tego potrzebuje i to jest pilne i konieczne, ale też jej yy, to dostarcza wartość i jakby ona też jest po tej operacji w lepszym stanie, w lepszym miejscu. Czyli tak, próbujesz doprowadzić do sytuacji win-win. Tak, próbuję do, do sytuacji, w której oczywiście ja mam z tego benefity i jakby muszę mieć jakby z tego korzyść, ale ta osoba też ma z tego korzyść. Tak? Czy to nie jest tak, że ktoś jest, bo jeżeli ktoś jest zadłużony, to mówmy się, ja cudów nie zrobię, żeby nie dam mu miliona złotych czy 100 tysięcy i odłużę go i powiedz, masz zobacz, masz, to jest taka moja misja, że cię, Daje ci pieniądze za darmo. Nie. Ja powoduję to, że ktoś nagle odcina mu się długi, przeprowadza się go w inne miejsce. Być może ktoś ma trzypokojowe mieszkanie, które było dla niego za duże, zadłużył je, bo nie był w stanie płacić czynszu i musi się przeprowadzić do dwóch pokoi. Tak? Być może w, w innej dzielnicy po prostu, tak? czyli trochę spłacić ten dług i przejść do innego standardu, no bo jednak być może ktoś ma emeryturę, rentę czy świadczenia, gdzie go nie stać na opłacanie tak dużych mieszkań, a sam nie był w stanie przeprowadzić transakcji przeprowadzki. Bo ludzie mają takie coś, że jak już mają te mieszkania, to mają bardzo duży lęk przed utratą, nawet przed sprzedażą na rynku i przeprowadzeniem do mniejszego mieszkania bez jakichś problemów i tak jest wielki lęk i opór przed zmianą. I bo ludzie się boją, że jak spróbuję mieszkanie, to później nie znagrywam nowego i będę bezdomnym. To jest wielki lęk co do tego, więc ja mogę im taką, być takim pomostem między jedną transakcją a drugą i pomóc to rozwiązać. Wtedy tak naprawdę to jest prawdziwy problem. Jak to zrobić, żeby ktoś się zamienił swoje mieszkanie, które jest dzisiaj na czwartym piętrze, czterech plus jest 60-metrowe i ta osoba mówi, że jest za duże mieszkanie, za drogi czynsz. Ja bym chciała mieszkanie na parterze i 35-metrowe na przykład. A czy spotkałeś się kiedyś z taką sytuacją, że flipper nie wiem, przychodzi do starszej pani, daje jej umowę do podpisania i takie bo nie wiem, wyłudza od niej mieszkanie, mm -hmm. podpisuje taki dokument in blanco, że ona sama nie do końca jest świadoma tego, że właśnie oddała swoje mieszkanie. Ja sobie takiej sytuacji nie wyobrażam. Jakby nie znam nikogo, kto tak robił, ale nie, nie spotkałem takiej osoby i takiej sytuacji. Natomiast jedynie co, co dochodzi do mnie, taka informacja, to jest tych programów publicy publicystycznych, na przykład jest taki program Państwo Państwie i tam ostatnio gdzieś mi mignęło, że była jakaś taka sprawa, że jakaś pani, ktoś wyłudził. Wykorzystał naiwność starszej osoby, powiedział jej, że tylko na chwilę bierze to mieszkanie, a zabrał jej totalnie to mieszkanie. I to jest uważam, no, to jest po prostu złodziejstwo e, czyste, czysta kradzież. I, mm, I tak, natomiast muszę też powiedzieć, że może być taka sytuacja, że nie każda taka sytuacja opisana jest prawdą, bo mnie na przykład 10 lat temu pewna starsza pani pomówiła, że sfałszowałem jej podpis. Bo ja, ja prowadziłem biuro nieruchomości wtedy jako pośrednik i mnie starsza babcia, która dostała parę milionów złotych y, za wywłaszczenie ziemi pod y, autostradę. Ja kupę kasy, kupowałem mieszkania. I prosiła moją agencję, żeby y, agencja znalazła jej nieruchomości. Tam pracowała z moją agentką, agentka jej znalazła dwie nieruchomości, ona je kupiła. I jak przyszło co do zapłaty wynagrodzenia za znalezienie mieszkania, to pani przyszła negocjować. No ale nie była zadowolona z negocjacji, ponieważ jej tam zaproponowałem zbyt mały rabat niż oczekiwała. I ona powiedziała, w takim razie jak nie, no to ja nic nie będę płaciła. I poszła na policję, złożyła doniesienie o popełnieniu przestępstwa, że podpis na umowie, na podstawie której my domagamy się zapłaty za wynagrodzenie za znalezienie tego mieszkania, jest fałszywy. I przyszła policja, prokuratura zatrzymała te umowy, te dokumenty przez co ja nie mogłem jej pozwać o zapłatę należnego mi wynagrodzenia. I pani miała około 80 80 lat, udawała biedną staruszkę, która nie wiedziała co się dzieje, a dokładnie wiedziała co się dzieje. Dokładnie miała pełną kontrolę nad i udawała biedną osobę na szczęście. Wszystko było mojej nie było uczciwe i mojej agentki. Ktoś sprawdził ten podpis, czy jest... Grafolog prokurator. Hmm. Prokuratura sprawdziła to. Okazało się, że to nie jest ani mój podpis, ani mojej agentki, bo ja, myśmy się podpisywali, tylko to jest autentyczny podpis tej pani. I co, jakie konsekwencje uciekały? Żadne. Sprawy umorzono. Ja, do, ja ledwo udało mi się odzyskać przed terminem przydawienia tego roszczenia tych, e, ty, tych dokumentów i dopiero mogłem ją pozwać, nie mogłem jej pozwać wcześniej, mm. bo nie miałem u, u, oryginałów dokumentów, która je przetrzymywała. Więc umorzyli tą sprawę i ja musiałbym robić sprawę karną e, jakby prywatnie ją pozwać o to, że ona jakby doniosła na mnie, pomówiła mnie, ale już mi się nie chciało, ja poszedłem do sądu i pani zamiast zapłacić mi np. nie wiem, 6 tysięcy prawicy za mieszkanie, zapłaciła mi 10 z kosztami, mhm. bo poszedłem do sądu, tak? I to była taka, taka sytuacja, że ktoś próbował uczciwą osobę pomówić o to, na, wziąć mnie na babcie. w tym sensie, że ja nie wiedziałam, co podpisywałam, ja nie wiedziałam, co. Były ale wszystko... wiesz, często starsi hmm. ludzie ja, ja czy... sobie zdaję sprawę, że, że jest taka pokusa być może uszustów i złodziei, żeby wykorzystać osobę, która jest ufna i nieświadoma, tak jak ta metoda na wnóżka, na przykład, tak? No to umówmy się, że my byśmy się pewnie na to nie nabrali jako młode osoby, ale starsza osoba jest w stanie w to uwierzyć. Bo wiesz, często takie trudne sytuacje wynikają z niewiedzy. Ja na przykład jako dziennikarka interwencyjna, która realizuje takie reportaże, spotkałam się z sytuacją, gdzie zgłosiła się do nas starsza pani, która przepisała swoje mieszkanie jeszcze za życia w darowiźnie dla swojego wnuczka, jednego mm. ukochanego. No i ona nie zapisała w tym dokumencie, że ten wnuczek mają dożywotnie dochować w tym mieszkaniu. No mm. i wnuczek jak dostał mieszkanie, w którym mieszkała babcia, wystawił to mieszkanie na sprzedaż. Mm. No i dla mnie na przykład szokiem było to, że ktoś to mieszkanie, wiesz, z tą babcią chciał kupić, tą babcię z tego mieszkania chciał wyeksmitować mm. i wyrzucić starszą kobietę na bruk. A kobieta chciała dobrze. Chciała dobrze, i to jest też, myślę, że takie doświadczenie dla nas, nas wszystkich, tak? Że e, jak wchodzą w grę duże pieniądze, a takie mieszkanie, by było dużo warte, to nawet przed najbliższymi powinniśmy po prostu ustalić pewne reguły. I e, czy on ją oszukał? No pytanie, co, co było dogadane między nimi, prawda? No bo z jednej strony e, to jest w ogóle nieetyczne, żeby swoją własną babcię wyrzucać z, z mieszkania, które zostało podarowane. To w ogóle nie wiem, jak ta matka go wychowała, e, żeby coś takiego w ogóle zrobił. E, ale no, pewnie nawet babci nie przyszło to do głowy. Oni powinni podpisać inną umowę. Niż umowę darowizny, umowę dożywocia. Czyli przekazanie w zamian za widok i opierunek albo za, no tak. za rentę dożywotnią plus służbę przebywania tam, tak? I, i to. No powinno... tak, a pani nie zdawała sobie sprawy, nie znała prawa, więc tak jakby poszła z wnuczkiem, przepisała mm. mieszkanie I, i nie pomyślała sobie, nie I myślę, że nie młody. znała życia też. Mm. I nie znała życia. No niestety, to była bardzo trudna sytuacja, ale myślę, że to patologie się zdarzają w, w nawet najlepszej rodzinie, mogą się znaleźć i. Ja widziałem różne sytuacje w życiu i myślę, że to mnie też trochę doświadczyło, bo widziałem z perspektywy widza, co się dzieje w rodzinach, kiedy chodzi o majątki. I widzę, jak oni się kłócili i mam pewną perspektywę. Dlatego mnie to wcale nie, nie dziwi, taka sytuacja. Ale no gorszą sytuacją jest to, że po prostu ktoś mówi o sobie, która już jest starsza, leciwa, że, nie wiem, jej pieniądze i e, tylko to trzeba podpisać, a się okazuje, że ktoś traci własność nieruchomości. No tak, i, że to jest i, dokument i in blanco. Albo wpada w pewną pułapkę, tak naprawdę, y, z której nie ma wyjścia, prawda? I, i to jest y, myślę, że to się trochę już zmieniło prawo na, na ten temat. jeśli chodzi o przewaszczenie, że już jest to niemożliwe, przeważczenie prywatnych nieruchomości na zabezpieczenie pożyczek, na przykład, że ktoś się traci. Natomiast. Y, Tutaj żadne prawo nic nie zmieni, tutaj po prostu jak ktoś jest nieuczciwy, no to może zawsze tego, tego bardziej naiwnego człowieka albo mniej oszukać i no niestety, no, no ja się trzymam od tego zaleka. Czy flipowanie to dalej opłacalny biznes? Mhm. dalej i myślę, że on będzie opłacalny dalej i dalej i dalej, to jest tak jakby, tak samo jak handel samochodami jest opłacalny, tak jest, jest opłacalny i on będzie dalej opłacalny e, cały czas i pytanie, czy jakby fliperzy zniknęli, czy by było lepiej komuś? Nie. Wydaje mi się, że wtedy były stałe puste mieszkania, które nikt nie chce. Po prostu. Ich wartość by bardziej spadała. Yy, dlatego, dlatego była duża dysproporcja między rynkiem wtórnym a pierwotnym, bo pierwotny rynek jest łatwy w remoncie i można łatwo wykończyć, a wtórny jest dużo trudniejszy w wykończeniu, bo trzeba skuć, trzeba pomyśleć, od nowa zrobić i jest ciężej. Jakie cechy charakteru osobowości są potrzebne, żeby być dobrym fliperem? Ja znam ludzi, którzy mają różne cechy osobowości i są totalnie przedziwne mnie i świetnie sobie radzą i myślę, że żeby być dobrym fliperem, to przede wszystkim trzeba być zdeterminowanym. Czyli nie da się osiągnąć sukcesu, nawet jak się jest geniuszem, jeżeli się nie ma tej determinacji, tej takiej pracowitości w sobie. Oczywiście jak mamy doświadczenie w handlu, w pracy z ludźmi, w rozmowie, to jest nam łatwiej. Pewne rzeczy kontraktować, ustalać, określać, rozmawiać, bo to jest praca z ludźmi i na, na nieruchomościach. Natomiast nie ma tutaj tak, że ten się nadaje do flippingu, bo ten się nie nadaje. Jeżeli jesteś leniwy to tak naprawdę ciężko będzie to zrobić, bo tu wymaga to dużo pracy. Ja jestem leniwy, natomiast jakby też wiem, że trzeba pewien wysiłek zrobić, żeby trzeba za sobie zaścielić, żeby było dobrze posłane, albo trzeba zaścielić, żeby zabrać później plony i nie ma innej opcji. Tu nie ma tak, że ktoś coś yy, zrobi to w 5 minut. Dziękuję Ci Danielu za rozmowę. A Wy, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jeżeli nie wyczerpaliśmy tematu flipowania, to piszcie w komentarzach mm. i postaramy się popowiedzieć o tym, okay. czy znaczy Daniel odpowie na Wasze pytania w kolejnym odcinku. Dzięki.